11 grudnia Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niech strzegą dróg moich. Przypowieści Salomona, rozdział 23, werset 26. Serce i wola w ten sposób oddane Bogu, starają się poznawać boską wolę, zrozumieć boski sposób myślenia. I być mu posłuszne w słowie i czynie. W miarę osiągania takiego stanu nowego umysłu rozpoczyna się nowość życia pod każdym względem: w zakresie ambicji, nadziei, uczuć i wysiłków. To właśnie z tego powodu boska wola i plan są objawione wierzącym, by przez wzrastanie w jego znajomości. Rozmyślanie o tych rzeczach oraz napełnianie umysłu boskim planem i wolą, przemieniający wpływ, mógł rozciągnąć się na wszystkie dziedziny życia. Bóg pragnie naszego umysłu, naszych uczuć i naszej woli. On chce naszego umysłu, by opróżnić go z grzesznych, błędnych, samolubnych i światowych myśli a napełnić myślami sprawiedliwymi prawdziwymi pełnymi miłości duchowymi nasz umysł tak opróżniony i napełniony może stać się naczyniem uświęconym nadającym się do użycia przez Mistrza do błogosławienia nas samych oraz drugich on chce naszych uczuć i naszej woli aby oczyścić je z grzesznych, samolubnych, światowych oraz błędnych uczuć i zamiarów, a napełnić je uczuciami i zamiarami sprawiedliwymi, prawdziwymi, pełnymi miłości, duchowymi. Nasze serce, tak oczyszczone i napełnione, może stać się naczyniem uświęconym, nadającym się do użycia przez Mistrza. Do błogosławienia nas samych oraz drugich. Dlatego nasz tekst z miłością zachęca nas do oddania naszego serca i umysłu Bogu. Ten, kto w taki sposób oddaje siebie Bogu, otrzymuje błogosławieństwa w postaci ubogacenia serca i umysłu. Pytania: Co uczyniłem w tym tygodniu z moim poświęceniem? Dlaczego? Jaki był wynik? Równoległe cytaty? 11 grudnia. Psalm 119, werset 9. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według Twego słowa. Kaznodzieja Salomon, 12 rozdział, werset 1. Pamiętaj więc o swoim stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 15. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy, i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Ewangelia Mateusza 16, rozdział, werset 24. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Weźmie swój krzyż i idzie za mną. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 17: Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 13: I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu, jako ożywieni z martwych, i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. List do Rzymian 6 rozdział werset 16. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości? List do Rzymian 6 rozdział werset 19. Po ludzku mówią z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. List do Rzymian, 12 rozdział werset 1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Abyście składali wasze ciało jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. List do Rzymian, rozdział 15, werset 16. Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla Pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelią. Aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział, werset 5. A postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga. List do Galacjan, drugi rozdział werset dwudziesty. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. List do Kolosan, drugi rozdział, werset jedenasty. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, Lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, werset piąty do siódmego. Dlatego przychodząc na świat, mówi, Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całpalenie i ofiary za grzech nie podobały się Tobie, Wtedy powiedziałem, oto przychodzę na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę O Boże. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 10. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 24. Ofiaruję Ci, Panie, wszystkie serca uderzenia są Twoje, Twoje też ludzkie sprawy moje, wszelka radość i cierpienia, woli przejaw każdy i myślenia. Boże mój błogosławiony, wszelki strach mój i nadzieję, każdy uśmiech i westchnienie, każdy hymn i pieśń me, Laudamus te, Weź je wszystkie, święty panie, Zwiąż je sznurem tajnym twym, Niech dla chwały twej się stanie To, żem żył. O uwielbiony, niech twe słowo je pomnoży, Wzmocnij, poświęć, panie, Ożyw w doskonałej swej miłości, W której tyś niedościgniony.